Dzisiaj miałam takie wyjątkowe spotkanie z jedną z moich klientek. Czasem jest tak, że kiedy patrzę na drugą kobietę, widzę cząstkę siebie. Czasem siebie sprzed kilku lat, czasem siebie sprzed kilkunastu. I dzisiaj rozmawiałyśmy trochę o znajdowaniu czasu dla siebie. O znajdowaniu czasu dla siebie w tym ekstremalnie intensywnym, można by powiedzieć, czasie. W tak bardzo intensywnej codzienności, kiedy jesteśmy mamami, kiedy mamy swoje biznesy. I kiedy staramy się wszystko spiąć i dopiąć, wykonać wszystkie zadania, być właściwymi w tym wykonywaniu. I gdzieś koło godziny 22, 23, kiedy wszystko zostaje już wypełnione, jeśli starcza nam sił, wówczas dajemy sobie uwagę i czas dla siebie. I takie było prawie całe moje życie. Większość mojego życia właśnie tak wyglądała. Najpierw wszystko miało być wypełnione. Dopiero później, kiedy zostawał czas, dawałam sobie to, czego potrzebowałam. Czasem była to rozmowa z kimś bliskim, czasem obejrzenie filmu. Czasem próba poczytania książki o tak późnej godzinie. Oczy się same zamykały. Wiele lat zajęło mi przestawienie siebie i przeprogramowanie. I nie było to tak, że pewnego dnia się obudziłam, żeby zmienić siebie. Nie zadziało się to z mojej własnej woli. Nie wstałam rano, nie powiedziałam, okej, od dzisiaj będę inaczej dbać o siebie. Nie. Stało się wręcz odwrotnie. Okoliczności zewnętrzne, albo raczej okoliczności zdrowotne, zmusiły mnie do tego. W bardzo paskudny sposób. Dobrze pamiętam mój początek w prowadzeniu biznesu online, praktyki coachingowej, potem praktyki terapeutycznej, warsztatów. Kiedy to wszystko zaczęło hulać i zaczęło przekładać się na pieniądze, w pewnym momencie brakowało mi doby. Gdybym mogła, to bym robiła 10 razy tyle. Oczywiście byłam chętna, żeby znaleźć kogoś, kto będzie pewne rzeczy za mnie wykonywał. Ale nie mogłam znaleźć nikogo, kto by ze mną rezonował. Prób było wiele. Wiele z tych prób skończyło się fiaskiem. Więc większość rzeczy robiłam sama. I nie tyle chodzi o wykonywanie perfekcyjne czegoś, choć lubię, jak rzeczy są zrobione dobrze, bardziej o pewną estetykę i zwrócenie uwagi na detale i na wygląd. Przez długi czas tego nie rozumiałam, dlaczego ma to takie dla mnie duże znaczenie. W momencie, w którym rozpoczęłam nauki Human Design i rozumienie tego, kim ja jestem w systemie Human Design i tego, co jest to dla mnie ważne, w jaki sposób wiedza podawana najlepiej do mnie przychodzi i jaka kreacja jest najbardziej zgodna ze mną, która ze mnie wypływa, zrozumiałam, że to, jak dana rzecz wygląda, na ile jest pięknie skomponowana, jest dużo bardziej znaczące niż sam content lub treść pisana. To też wiele współprac, które rozpoczęłam, bardzo szybko się zakończyły, ponieważ z czasem zrozumiałam, że nie tyle chodzi o ilość, ile o jakość, a ta jakość przekłada się właśnie w takich subtelnych detalach, w takim
zanurzeniu się w to piękno. Więc kiedy mój biznes zaczął naprawdę hulać i zaczął mi iść coraz lepiej, zwyczajnie zaczęło brakować mi czasu na to wszystko. I oczywiste było, że coś trzeba było poświęcić. No i najłatwiej jest poświęcić siebie. Zawsze przecież można zjeść później, zawsze można zrobić medytację później, zawsze można iść na spacer później albo następnego dnia, a zawsze można pewne rzeczy, które są naszymi potrzebami, poprzekładać. A w końcu to tak naprawdę tylko i wyłącznie licytacja nas samych z nami samymi. I pamiętam marzec 2020 rok. Jedna z moich najdroższych sesji coachingowych, jakie kiedykolwiek w życiu wykupiłam. 20-minutowa rozmowa, która kosztowała ponad 700 funtów. To dosyć sporo. Jak na 20-minutową rozmowę. Byłam w takim miejscu wówczas, że brakowało mi siły i energii. I czułam się kompletnie wyczerpana. I to był temat naszej rozmowy. Moja mentorka, której wówczas brałam udział już w któryś z kolei warsztatach, powiedziała do mnie, że potrzebuje się zatrzymać i odpocząć. Zatrzymać i odpocząć. Parsknęłam wtedy śmiechem. Ja pamiętam, że leżałam w łóżku, ledwie żywa. Miałam problemy z oddychaniem. Miałam problemy w ogóle z poruszaniem się. Czułam się tak dramatycznie źle. A moim największym zmartwieniem było to, że nie mogę pracować więcej. 4 lata zajęło mi nauczenie się odpoczywania. Wczoraj zrobiłam straszną rzecz. To jest tak, że my z łatwością jesteśmy w stanie wpakować siebie w coś, co jest dla nas trudne, zmusić siebie do wykonania jakiejś czynności, która będzie nieprzyjemna po to, żeby potem czuć się dobrze. Jesteśmy w stanie wejść w proces, płakać, krzyczeć i wrzeszczeć i wiedzieć, że będzie to dla nas nieprzyjemne. Ale położyć się w środku dnia, kiedy mamy świadomość, że jest sporo rzeczy do zrobienia i zrobić dla siebie drzemkę, 1,5-godzinną drzemkę, to jest wyczyn. I coś takiego popełniłam wczoraj. W środku dnia. O godzinie 14:00 położyłam się na drzemkę. Włączyłam alarm na 1,5 godziny. A kiedy tylko się położyłam, mój umysł rozszalał się jak dziki. Nagle było 1000 rzeczy, które trzeba było zrobić. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze zajrzyj tu, jeszcze przejrzyj to, a może jeszcze napisz tą myśl, albo rozpisz to w dzienniku, a jeszcze popraw ten post, a jeszcze odpisz tej osobie. Stop. Powiedziałam do siebie, że przez te 1,5 godziny, choćbym miała przeleżeć się z zamkniętymi oczyma, to będę leżeć. Nic więcej nie zrobię. Jak skończy się 1,5 godziny i zadzwoni alarm, wówczas zrobię wszystko inne. To było wczoraj, ale przez te 4 lata, zanim doszłam do takiego etapu jak wczoraj, co jest dla mnie ogromnym, ogromnym sukcesem, było wiele, wiele momentów, kiedy 5-minutowa przerwa w ciągu dnia była dla mnie stratą czasu. Byłam skłonna bardziej usiąść do medytacji, która trwała 0,5 godziny, niż położyć się na te 0,5 godziny. Od razu mój umysł podsuwał mi wyjaśnienie, jaki to ma sens. Co ty przez te 0,5 godziny zrobisz? Przecież nawet nie zdążysz usnąć.
Oczywiście mój system nerwowy był na tyle rozregulowany, ponieważ drzemka w ciągu dnia to nie miało racji bytu w moim życiu nigdy. Chyba, że byłam bardzo chora. Na tyle chora, że naprawdę nie byłam w stanie podnieść się z łóżka. W każdym innym przypadku to po prostu nie istniało. Więc to, co się działo, kiedy kładłam się w środku dnia, to mój system nerwowy kompletnie świrował. Nagle moje ciśnienie wzrastało. Natłok myśli, panika, stres, niepokój, przyspieszone bicie serca. A jak tylko udało mi się zdrzemnąć, to budziłam się z takim przerażeniem, że te wszystkie symptomy potęgowały się. Potem przez dłuższy czas nie mogłam dojść do ładu ze swoimi odczuciami, samopoczuciem. Czułam się kompletnie rozjechana, rozchwiana. I nawet wiedza Human Design, że ja jako projektor potrzebuję takiej przerwy w pracy, potrzebuję taką drzemkę dla siebie zrobić. Nawet to niczego nie zmieniło. Dalej szukałam sposobu na to, jak mogę siebie zregenerować w inny sposób. Szybciej. Może jest jakaś magiczna sztuczka, magiczny trik, który mogę zastosować, który mi pomoże. Ale nie ma. Ciało to ciało. Czasem właśnie tego potrzebuję. Dopiero wtedy czuję, że jest kochane. I że wiele razy moja córka dziwiła się, że kiedy jestem zmęczona, nie położę się do łóżka, tylko robię. I robię, i robię, i robię, i robię. Kiedy moje dzieci były zmęczone, moja odpowiedź zawsze była jasna. Idź się połóż, zdrzemnij, odpocznij. Dlaczego ty, mamo, się nie położysz, skoro jesteś zmęczona? Pytały. Ja nie mogę. Ile z was z tym rezonuje teraz? Kilka dni temu przyszło do mnie pytanie, jaka jest najbardziej kochająca rzecz, jaką mogę zrobić dla siebie danego dnia. I zdałam sobie sprawę z tego, że odpoczynek jest właśnie taką rzeczą. Że to jest najbardziej kochająca rzecz, jaką mogę dla siebie zrobić. Odpocząć. Odpuścić wszystkie rzeczy, które są na liście do zrobienia. Powiedzieć sobie, wcale nie musisz tego robić. Nic się nie stanie, jak się położysz. Nasza iluzja umysłu i taka presja działania, która płynie z naszego centrum korzenia. Każdy z was, kto w swoim wykresie Human Design ma centrum korzenia niekolorowe, niezdefiniowane. Wszyscy wy doświadczacie presji działania. Muszę zrobić i jak skończę, wtedy odpocznę. Ale muszę najpierw to skończyć. Muszę to skończyć, muszę to skończyć. Muszę jeszcze to dokończyć, muszę jeszcze to. Jeszcze tylko to, jeszcze tylko to i wtedy odpocznę. I wtedy położę się. To jest ta presja. I to jest to bycie w tak zwanym not self. Kompletnie poza życiem w zgodzie ze sobą i z tym, kim jesteśmy. Odpuszczenie. To było dla mnie zaskakujące. Okazało się, że kiedy odpuszczam, nikt nie umiera. Ja też nie. Świat się nie wali. Życie się nie kończy. Wręcz odwrotnie. Im bardziej odpuszczam, im bardziej o siebie dbam, im więcej sobie daję, tym więcej magicznych rzeczy jest na co dzień. Wiem, jak to jest być mamą, samodzielną mamą, która zajmuje się dziećmi, ma wszystko na głowie i dom, i biznes, i zarabianie pieniędzy, i płacenie rachunków, i milion rzeczy.
I wiem, jak jest trudno znaleźć dla siebie czas w ciągu dnia. Dlatego nie mówię, żebyś zrobiła półtora godzinną drzemkę dla siebie w ciągu dnia. Ale zachęcam cię do pewnej praktyki, do tego, byś wpisała w swoim kalendarzu spotkanie ze sobą w ciągu dnia. I niech tym spotkaniem będzie wyjście do lasu. Położenie się na 10 minut. Naprawdę na 10 z zegarkiem w ręku. I robienie nic. 10 minut z ustawionym alarmem. W środku dnia. O godzinie 13 albo 14, kiedy tak naprawdę najbardziej spada nam poziom cukru. Kiedy najbardziej odczuwamy zmęczenie i wtedy przychodzi czas i pomysł na kolejną kawkę. Zamiast tej kawki zrób coś dla siebie. Jeśli masz taką możliwość, jeśli możesz, jeśli nie jesteś w pracy, a jeśli jesteś w pracy i masz przerwę, nawet jeśli wyjdziesz do samochodu, opuścisz siedzenie i na te 10 minut zamkniesz oczy, włączysz muzykę dla siebie i porobisz nic, naprawdę nic. Nie scrollowanie Facebooka, nie odpowiadanie na maila, nie odpisywanie na wiadomości, nie wykonanie telefonu do mamy albo do partnera czy do dziecka. Nie. Czas dla siebie. Nie wyjście z koleżanką na kawę. Zaskakujące, że bardziej jesteśmy czasem skłonne do tego, by wyjść z koleżanką na kawę, niż ten czas, który dedykujemy na kawę, dać sobie. I za pierwszym razem, za drugim możesz czuć się źle, możesz czuć się winna. Też tak się czułam i wciąż są momenty, kiedy jest mi trudno dać sobie ten czas. Ale uczę się tego. Uczę się tego odwarunkowania. I uczę się siebie. Uczę się dawać sobie to, co daję moim dzieciom jako wyraz mojej miłości. Dobrego czasu.